Zobaczmy, co przed nami w rozdziale szóstym. W rozdziale szóstym poznamy aż 175 słów. To jeden z najbardziej obszernych tematów i rozdziałów, jeśli chodzi o nowe słownictwo, więc jeszcze raz przypominam, aby koniecznie przejść przez wszystkie fiszki Memrise, zanim przejdziecie do nauki już z podręcznikiem i z gramatyką, która pojawi się w rozdziale szóstym. Te fiszki są bardzo ważne i zapamiętanie ich naprawdę pomoże nauczyć się wszystkiego, co pozostało jeszcze w rozdziale szóstym, oprócz słów Także zaczynamy naukę od 175 nowych słów razem z ich nagraniami. Tematy, które pojawią się w rozdziale szóstym, to ubrania. Będziemy opowiadać o ubraniach, będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób możemy poprosić o coś w sklepie, na przykład o różne rozmiary albo o inną sztukę, powiedzieć, że coś pasuje, że coś jest za duże, że coś nam nie odpowiada albo że nam właśnie odpowiada. Będziemy rozmawiać o pracy w sklepie, również w sklepie spożywczym. Będziemy rozmawiać o żywności oraz dowiemy się, w jaki sposób pisze się i czyta przepisy. Na różne potrawy. Jeśli chodzi o gramatykę, poznamy odmiany przymiotnika w formie nieokreślonej, czyli dowiemy się, w jaki sposób powiedzieć ładna, ładne, ładni. Poznamy również tryb rozkazujący, który może być używany do tego, aby właśnie dawać rozkazy, ale również może być używany do tego, aby na przykład kogoś do czegoś zachęcić. Możemy powiedzieć, chodź tutaj na chwilkę, prawda? I to też jest tryb rozkazujący. I poznamy jeszcze zaimki wskazujące, czyli jak powiedzieć ten i tamten. I na koniec rozdziału oczywiście podsumowanie. Jak zwykle test podsumowujący, praca pisemna, która może być przesłana do sprawdzenia, jeżeli jesteście kursantami Bejadry albo Best oraz konwersacja online dla kursantów Best.